Okej, może zacznę tak. Ja lubię Agatę. Ja bardzo ją lubię. Z początku miałam o niej takie wrażenie, takie... ale poznałam ją bardziej, rozmawiałam z nią dosyć dużo, robiłyśmy różne rzeczy, spędzałyśmy jakiś tam czas razem i naprawdę ją lubię. Jest specyficzna. Tak, ona ma dziwny śmiech. Okej, okay, we get it. Ale tak jak mówię, ona jest nie jest zła, jest dobra i opiekuje się Stuartem, daje mu bardzo, bardzo dużo pomysłów na filmy. Nie wiem, troszczy się o niego, jest naprawdę... Nie jest tak, jak wszyscy mówią. W sensie, nie znam ją na 100%, nie znam nikogo na 100%, ale wiem, że bolą ją te komentarze, jakie piszecie, że wiecie, typu, o, ona jest z nim dla hajsu, dla fejmu. To ją boli. So, that's not nice. Ona... Nie wiem, przekonacie się. Nie, słuchajcie, to, co, jak ona się wam przedstawia na nagrywkach, to jest trochę inaczej niż jak ona jest na żywo. Bo wiadomo, ona się stresuje. Ja bym też się stresowała. W sensie, ja wiem, jak to jest, bo z początku się stresowałam. Ale... she's not a bad person. She's not a bad person. Dla tych, co nie wiedzą, Agata to jest Stuarta dziewczyna. Tak, ty się przekonasz. Ja wam mówię, jak to wygląda z mojej strony. Tyle, na ile ja ją poznałam. Jestem w stanie powiedzieć, że lubię ją, jest śmieszna, jest taka głupiutka, jest niegroźna, jest miła i no nie wiem, co wam jeszcze mogę powiedzieć na ten temat. Ale no... Wiem, że Stuart mógł naprawdę trafić na jakąś sukę, taką być i być, a jest z Agatą, więc... A ja lubię Agatę, więc I mean...